Tata nie znał litości. Zgotował własnej córce potworny los, za co bez wątpienia poniesie surowe konsekwencje. Aż trudno sobie wyobrazić, że mógł zachować się w tak okrutny sposób. Tata z piekła rodem zapewnił własnemu dziecku niewyobrażalny koszmar, który może brutalnie zaważyć o jego dalszym życiu. Specjaliści rozpoczęli walkę o życie maleństwa, a tymczasem sprawą mężczyzny zajęły się odpowiednie służby. Wygląda na to, że wszystko może potrwać znacznie dłużej, niż zakładano. Czteromiesięczne dziecko w ciężkim stanie. Tata zgotował mu piekło na ziemi wieczorem, w minioną niedzielę, na szpitalny oddział ratunkowy szpitala dziecięcego przy UL. W spornej w Łodzi zgłosiła się przerażona 23-letnia kobieta z córeczką, którym towarzyszył 26-letni ojciec dziewczynki. Jak możemy się dowiedzieć, rodzice od miesiąca nie mieszkają razem, jednak mężczyzna co jakiś czas zajmował się dzieckiem i tak też było tego feralnego dnia. Maleństwo w ciężkim stanie trafiło na oddział. Lekarze natychmiast podjęli działania ratujące życie. Lekarze stwierdzili u dziewczynki złamanie żebra, krwiak, sińce na czole i w okolicach ucha. Z relacji kobiety wynikało, że do powstania obrażeń prawdopodobnie doszło w czasie, gdy podczas jej pobytu w pracy niemowlęciem do godziny 20 zajmował się ojciec, mówi Krzysztof Kopania z łódzkiej prokuratury. Ponieważ stan dziewczynki jednoznacznie nasuwał lekarzom teorię, jakoby padła ofiarą przemocy, postanowiono zawiadomić policję. Podejrzenia padły na 26-latka, który w czasie przesłuchania twierdził, że nie potrafi wytłumaczyć, w jaki sposób u córki doszło do tak potwornych obrażeń. Maleństwo wciąż walczy o życie. Dalsza część tekstu pod galerią poniesie surowe konsekwencje. Śledczy nie mają wątpliwości, że mężczyzna usiłował zabić dziewczynkę, dlatego sprawa od razu trafiła do prokuratury. W międzyczasie, wystąpiono o tymczasowe zatrzymanie na okres 3 miesięcy, co sąd rozpatrzył pozytywnie. Choć 26-latek wciąż nie przyznaje się do winy, usłyszał zarzuty, za które grozi mu dożywocie. Dzisiaj grzeje, 1. Krystyna Loska dziś. Nie uwierzycie, jak wygląda legendarna spikerka. Ma 82 lata 2. Wybiegły na nich dwa duże psy. Zaciągnęły ich w krzaki, gdzie czekał na nich koszmarny widok. Zostało im niewiele czasu. Pierwszy zarzut dotyczy usiłowania zabójstwa 4-miesięcznej córki. Zarzucamy mu też przestępstwo znęcania się nad nią ze szczególnym okrucieństwem i spowodowania u niej ciężkich obrażeń. Ostatni zarzut dotyczy znęcania się nad 23-letnią matką niemowlęcia, powiedział Kopania. Najlepsze newsy dnia, źródło, TVN24 nie przegap żadnych najciekawszych artykułów. Kliknij i obserwuj Pikio. PL na Google News.